Kilku lat pracuję projektami z moimi dziećmi, to nie projektami takimi dodatkowymi, na dodatkowych zajęciach, tylko po prostu w ten sposób realizuję podstawę programową. Zaczęło się to już bardzo, bardzo dawno temu, bo na początku lat 90. przestałam stawiać oceny. Można sobie łatwo policzyć, że to już 30 lat, nie stawiam ocen. Ten sposób, to, że porzuciłam oceny, wpłynęło na sposób mojej pracy. Zaczęłam zmieniać w ogóle sposoby, metody pracy. Po paru latach przestały mi być potrzebne ćwiczenia, wręcz mi przeszkadzały, bo nie miałam czasu na życie z dziećmi, na to, co najważniejsze. Przez 3 lata pracowałam bez ćwiczeń, potem zrezygnowałam z podręczników, napisałam własny program i od tego momentu poczułam się wolnym nauczycielem. Wolnym, to znaczy takim, który ma czas na to, co najważniejsze w pracy z dziećmi, na reagowanie na to, co nam przynosi życie, tu i teraz, na reagowanie na to, co nam przynosi, co przynoszą dzieci z własnymi zainteresowaniami. I ja zaczęłam być wrażliwa na okazje edukacyjne, czyli wykorzystywałam wszystko, co sprawiało, że dzieci chciały się uczyć, że były zainteresowane tym, co robimy. Ja już 1,5 roku temu, kiedy tutaj po raz pierwszy byłam na inspiracjach, mówiłam o tym, jak nam się udało wyhodować motyla. Nie byle jakiego motyla, bo pazia królowej, tylko dlatego, że jedno z dzieci przyniosło do klasy gąsienicę w słoiku z koperkiem. Teraz taka praca wykorzystująca okazje edukacyjne przydarza mi się bardzo, bardzo często. Nie wiem, czy tylko ja mam takie okazje, czy może jestem na to wyczulona. W każdym razie dużo, dużo okazji edukacyjnych przynosi nam życie. I ja mam to szczęście, że pracuję z małymi dziećmi. Pracuję w klasach 1-3, ale wiem, że moimi pomysłami inspirują się nauczyciele również starszych klas. Miałam tu dowody i dzisiaj, i wczoraj wielokrotnie potwierdzenie, że to działa również w starszych klasach. A dzieci, które przychodzą do pierwszej klasy, chcą się uczyć. One chcą się uczyć z natury. Do tej pory od urodzenia nie robiły nic innego, tylko się uczyły. Dla nich zainteresowanie jest tym, co pociąga za sobą w ogóle pracę, uczenie się. I ta motywacja, która w nich jest, ta naturalna motywacja, jest tym, co napędza ich do uczenia się. No i ja mam bardzo proste zadanie. Ja muszę tylko tą motywację podtrzymać, nie zniszczyć jej. Gdybym stawiała dzieciom oceny, to bardzo szybko ta motywacja z tej wewnętrznej przerodziłaby się w zewnętrzną i usłyszałabym pewnie to, co wielu nauczycieli słyszy w Polsce. Czy to jest na ocenę? Bo jeśli nie, to po co? To po co się uczyć? Po co to robić? Jak dziecko zdobywa informacje o świecie? Co robi, żeby zrozumieć świat? Myślałam o tym, jak wam o tym opowiedzieć i pomyślałam, że mogę to porównać do układania puzli. Dziecko dostrzega coś interesującego. To jest ten pierwszy puzelek. Coś interesującego. O, mrówka idzie przez boisko, niesie jakiś patyczek. Po co ona to niesie? Dokąd ona idzie? Albo coś innego. Wylądował łazik na Marsie. Co to takiego? Jak to w ogóle jest możliwe? Albo takie pytania dziecięce, które ja bardzo lubię. Proszę pani, a gdyby się Ziemia zatrzymała, to co by się stało z czasem? I ja te pytania mam na co dzień, na okrągło. Dzieci są naprawdę otwarte, jeżeli nie gasi się tych pytań, to te pytania będą nas prowadzić. I teraz tak, mamy pierwszy puzelek, zainteresowanie dzieci. A ja pomagam dzieciom doklejać te kolejne puzelki, te kolejne puzzle, które prowadzą nas w różne strony. I na moje szczęście niektóre z tych puzli należą do podstawy programowej. Ja się nie muszę martwić, że ja podstawy nie zdążę zrobić. Ja ją zrobię i zrobię dużo, dużo więcej niż w podstawie jest. Świat nie jest podzielony na przedmioty nauczania. I to jest taka moja dewiza, żeby nie myśleć wąsko, że teraz mam polski, to muszę coś wymyśleć, teraz mam matematykę, to jeszcze coś innego. Nie. Ja myślę bardzo szeroko i staram się, żeby dzieci też tak myślały. Nigdy nie mówię dzieciom, że teraz mam jakąś konkretną edukację. Słuchajcie, wracam do puzli. Nauczyciel geografii będzie z dziećmi układał swoje puzzle. Będzie na przykład wybierał wszystkie zielone. Nauczyciel chemii wszystkie czerwone. Nauczyciel matematyki wszystkie niebieskie. Ale czy one się kiedyś ze sobą połączą?
To nie jest takie pewne. Ja spotykam się z dziećmi, które na przykład myślą, że procenty, które one teraz poznają na chemii, to są zupełnie inne procenty niż te, co były na matematyce. I to jest moim zdaniem przykład na to, że my w Polsce zbyt szybko przechodzimy na nauczanie przedmiotowe. Dla mnie ideałem by było, żeby dzieci do końca szkoły podstawowej mogły się uczyć właśnie projektami, blokami przedmiotowymi, a nie z podziałem na przedmioty, bo to zamyka ich myślenie w takich wąskich ramkach. Co to jest projekt? Ja tutaj zebrałam wszystko to, co ja uważam za ważne w projekcie, z mojego doświadczenia. To jest taka działalność dzieci, która jest zaplanowana i ja wszystkie projekty planuję wspólnie z dziećmi. Pokażę wam, jak to robię. Potem zbieramy informacje, działamy z akcentem na działamy. To dzieci działają, ja im organizuję do tego środowisko. Następnie ważne jest, żeby w trakcie tej pracy projektowej robić sobie takie stop klatki na refleksję. Refleksja dzieci i moja. Moja to jest właściwie codziennie, po każdym dniu, kiedy idę do domu, myślę o tym, co też zrobiliśmy, czy trzeba do czegoś wrócić, a może coś trzeba zrobić zupełnie inaczej. No i również to ewaluacja i zakończenie projektu jest ważne. Ja świętuję z dziećmi każdy projekt, a tych projektów robię, tak jak policzyłam sobie teraz, około 20 rocznie w każdej klasie. Oprócz pierwszej, bo w pierwszej to troszkę wygląda trochę inaczej. Też pokażę, jak zaczynam z dziećmi. No i w projektach to dzieci są aktywne, a nauczyciel? Ja też i to bardzo, ale nie w klasie, tylko w domu, kiedy szukam sposobów na to, jak dzieci mogą działać, jak to, czego one tam na przykład odpowiedzi na pytania znajdą sobie w literaturze, znajdą sobie w filmikach, znajdą w internecie, ale co one mogą zbadać własnoręcznie, własnymi rękoma, bo taka wiedza ma największą wartość. To jest prawdziwa wiedza, a nie informacje, które nasz mózg gromadzi. No właśnie, o okazjach edukacyjnych już mówiłam. To jest przykład naszego powrotu w zeszłym roku ze zdalnych. Kiedy wróciliśmy, wiecie, edukacja wczesnoszkolna wróciła 18 stycznia do szkoły, a u nas spadł śnieg. W Wielkopolsce rzadkie zjawisko. Jak rozmawiałam z moimi małymi uczniami, to oni mówili, że dotychczas to jak śnieg spadł, to właściwie w tym samym dniu już topniał. I nigdy nie mogli tak za dużo z tym śniegiem obcować, więc była to idealna okazja na projekt zimowy. I akurat ten pomysł, ja wiem, bo ja publikuję opisy swoich zajęć w internecie, podchwycili nauczyciele poloniści z klas starszych. Tak ich to zainspirowało. Laboratorium badania śniegu i lodu. Zobaczcie, to jest moja notatka, jak ja się przygotowuję do projektu. To nie powstało na potrzeby tego wystąpienia. To jest notatka moja robocza, którą tam odgrzebałam z tego dnia, właściwie dzień wcześniej się przygotowywałam. Ja tak myślę. Staram się wyszukać w swojej głowie inspiracji do tego, co my możemy z dziećmi zrobić. Co my możemy poszukać, co możemy zbadać, co możemy odkryć. Zobaczcie, to są bardzo różne dziedziny. Co wspólnego ma zima z matematyką, zastanawiałam się. Jakie doświadczenia możemy zrobić, jakie filmy możemy obejrzeć, co możemy przeczytać, co możemy napisać. To wszystko to jest moje myślenie o projekcie i ja potem z tym idę do dzieci. I często jest tak, że dzieci moje myślenie wywrócą do góry nogami, bo one myślą zupełnie coś innego. Czasami negocjujemy, żeby było coś mojego, a czasami to ja po prostu daję dzieciom szansę na to, żeby ich pomysły w projekcie zostały zrealizowane. No właśnie, ja nie pokażę wam wszystkich działań, które robiliśmy, bo ich jest bardzo dużo. Projekt trwał 2 tygodnie, więc tylko takie migawki. Na przykład, czy można zbudować własny termometr? Ja nie powiedziałam dzieciom, że w tej buteleczce jest alkohol. Nie, nie. Ale to była przyczyna do tego, bo dzieci się pytały, co to się dzieje, dlaczego. Wiecie, o czym żeśmy mogli wtedy porozmawiać. I potem w kolejnym projekcie ja się zajęłam z dziećmi fizyką kwantową, budową atomu, bo ich to bardzo zainteresowało. Co też się dzieje z tymi substancjami i z tymi molekułami w trakcie, kiedy zmienia się temperatura. Zobaczcie, co robiliśmy jeszcze. Na przykład badaliśmy wszystkimi zmysłami śnieg. Słownictwo, które tutaj dzieci zebrały, posłużyły potem im do pisania rymowanek o zimie.
robiliśmy, to jest przykład aktywności matematycznej, ale takiej aktywności związanej z tym, co, na co się umówiliśmy. Umówiłam się z dziećmi, że będzie bitwa na śnieżki w postaci takiej zabawy, którą nazwałam obroną twierdzy. Niestety, kiedy w tym dniu akurat była odwilż, więc zadowoliliśmy się bitwą na gazetowe kulki, ale cała zabawa została przygotowana w ten sposób, że instrukcja to była rozsypanka. Trzeba ją było przeczytać ze zrozumieniem, złożyć instrukcję. Potem dzieci miały taki cel, zrobić z tego zadanie matematyczne. Sprawdź, czy potrafisz. Tak? U mnie to jest bardzo często. Nie, pokaż mi czego, tak, nie, ja nie sprawdzam, czego dziecko nie umie, tylko pytam się, pokaż mi, co potrafisz. Albo sprawdź, czy potrafisz, ułożyć zadanie matematyczne, sprawdzić, jakie pytania można tu zadać. I dzięki temu dzieci obliczyły, ile my potrzebujemy zawodników w każdej drużynie, ile tych kulek potrzebujemy. I zobaczcie, że dzieci rozwiązują to na własny sposób, tak jak każdy potrafi. To jest przykład jednego rozwiązania, to jest przykład innego rozwiązania. I oczywiście sama zabawa, która też polegała na tym, że trzeba bardzo dużo było przeliczać tych punktów, które padały w trakcie obrony twierdzy. W tym projekcie również badaliśmy temperaturę codziennie, a potem po tygodniu zrobiliśmy wykres. I słuchajcie, znowu okazja edukacyjna, bo życie podarowało nam w tygodniu różnicę temperatur między minus 18 a plus 7. To wiecie, jaka okazja, żeby dzieci nauczyły się obliczać takie różnice. Dla nich liczby ujemne, ja już to wcześniej sprawdziłam, nie miały tajemnic, jeśli oczywiście robi się to na jakichś praktycznych doświadczeniach, a nie w teorii. Również wykresy, które później powstały. No i przykład innego projektu, też zrobionego właściwie krótko po tym pierwszym zimowym. Był nowy rok, zmienił się czas, nowe kalendarze. I tu jest przykład takiego planowania projektu wspólnie z dziećmi. W tym projekcie jest bardzo dużo podstawy programowej. Pokażę różne sposoby planowania. Tutaj jest dużo celów. Dużo celów, które są przyklejone na tablicy flipchart. U mnie w klasie do planowania właśnie taki flipchart służy zniżony do poziomu podłogi, żeby dzieci miały dostęp. Dzień wcześniej rozmawiałam z dziećmi na temat, z czym kojarzy im się w ogóle pojęcie czasu. Był i kalendarz, i zegar ode mnie tutaj rozpoznaje znaki rzymskie. I zawsze z dziećmi ustalam wspólnie kryteria sukcesu. Pytam dzieci, po czym ty poznasz, że osiągnąłeś cel? Te wydrukowane cele, to ja je wydrukowałam oczywiście w domu, ale wszystko, co jest napisane ręcznie, to jest w trakcie narady z dziećmi. Po czym ty poznasz? Jest jeszcze drugie zdjęcie pokazujące, że w drugim tygodniu dokleiliśmy jeszcze jeden cel o czasownikach. Taki niezbyt dziecinny cel, prawda? Ale moja w tym głowa, żeby wymyśleć to, żeby dzieci poszły z zainteresowaniem za tym, żeby ten cel chciały realizować. No i tutaj, słuchajcie, jest praktyczna strona tego projektu. Ja o tym zawsze opowiadam, bo jestem dumna z moich dzieci, które wymyśliły. W klasie gotowaliśmy jajko na miękko przy pomocy minutnika, 3,5 minuty. I jedno dziecko się odezwało, że ono nie ma minutnika w domu. No to wszyscy wymyślali, co wtedy możemy zrobić. Wiecie, ja miałam z tyłu głowy zdrowaśki. Ale im o tym nie powiedziałam. Jedno z dzieci wymyśliło, to będziemy robić przysiady i sprawdzimy, ile to jest 3,5 minuty. I teraz, słuchajcie, jak będziecie potrzebowali ugotować jajko, to 96 przysiadów i macie w sam raz. To jest zakończenie projektu. Też zawsze się, już na samym początku się umawiam z dziećmi, jak zakończy się nasz projekt. I tutaj umówiłam się, że na końcu projektu dzieci zrobią po prostu notatki, czego dowiedziały się w tym projekcie. To jest projekt Czas, bardzo różne notatki i również karta do samooceny. Tutaj widzicie, po lewej stronie są wszystkie kryteria sukcesu. Tutaj dzieci się oceniały w skali od 0 do 10, to nie jest żadna ocena cyfrowa, to jest po prostu wykorzystany sposób, który robimy często na lekcji. Ja dzieciom zadaję pytanie, stop klatka, słuchaj, na ile to, co my teraz robimy, jest dla ciebie zrozumiałe? Pokaż szybciutko w skali od 0 do 10 na palcach. Mówię hop i cała klasa pokazuje i ja już wiem. A oni to robią uczciwie, nie jest tak, że wszyscy 10 pokazują.
Zobaczcie, inny sposób planowania. Pytam uczniów, co ich interesuje. Trzy tablice z trzech różnych projektów, z różnych lat. Projekt o człowieku, pytania dzieci, które zadały i je zapisałam i na wszystkie znalazły odpowiedź. Pytania do projektu o wodzie. I ostatnia tablica to jest sprzed 5 dni, z poniedziałku. Zaczęłam z dziećmi projekt pod tytułem Umiem się uczyć. I słuchajcie, powiem tutaj wam, że wczoraj jak profesor Duch mówił o tych wszystkich rekomendacjach neuronauk dla edukacji, to ja aż się wzruszyłam i byłam dumna z moich dzieci, bo oni to wszystko już wiedzą, to co profesor Duch wczoraj mówił, bo ja im to modeluję od pierwszej klasy, tutaj zadali pytania i teraz w projekcie po prostu sprawdzamy to na przykładach. Dzieci sprawdzają, czy to działa. Zaczęliśmy od rozkładania słonia, od zjadania słonia po kawałku, czyli rozkładania trudnych zadań na proste elementy. Wszystko jeszcze przez tydzień będziemy sprawdzać i moje dzieci razem ze mną wymyśliły, że zrobimy taki mały poradnik, książeczkę dzieci z ich pomysłami na temat jak się uczyć. I moje dzieci mi jeszcze powiedziały, proszę pani, a to może zrobimy więcej, no bo dzieci wiedzą, że każdy dostanie swój egzemplarz, każdy zrobi jedną stronę, ale oni wymyślili, to proszę pani, to my jeszcze więcej, to rozdamy nasz innym klasom w naszej szkole. No więc mamy taki ambitny plan, że książeczka powstanie. Pytaj uczniów, czego chcą się dowiedzieć, ponieważ jeżeli wiemy, po co się uczymy i czego się uczymy, to my się uczymy tego chętniej. To jest klucz też do uczenia się i do sukcesu w uczeniu się. Zaczynam w pierwszej klasie nie takimi długimi projektami, mini projekciki jednodniowe, zwykle związane z prowadzeniem jakiejś litery albo jakiegoś pojęcia matematycznego. To jest tablica inspirowana planem daltońskim. Rano siadamy w kręgu, rozmawiamy, co będziemy robić i każde zadanie ma swój symbol. Rysuję od razu dzieciom symbole, oni potem wiedzą. I kiedy znowu mają czas, na przykład mówię, słuchajcie, pół godziny do śniadania robicie zadania samodzielne, wybierają sobie kolejność, wybierają jak chcą zrobić, czy samodzielnie, czy z kimś i później tylko przypinają szpileczki, że już zadanie zrobione. Mam również zegar daltoński, który pomaga dzieciom w wizualizacji upływającego czasu. I przykłady notatek dzieci, to jest pierwsza klasa, mniej więcej początek trzeciego miesiąca bytności dzieci w szkole. Dziecko rano się dowiaduje, że dzisiaj robimy różne rzeczy, robimy mini projekt o jajku, a na koniec dnia ty robisz notatkę, która pokaże, czego ty się w tym projekcie nauczyłeś. Zobaczcie, pierwszaki, bardzo różne podejście, bardzo dokładna notatka, dorastanie od jajka do kury. Drugie dziecko skupiło się właściwie tylko na doświadczeniach z jajkiem, które robiliśmy. To są przykłady innych notatek na zakończenie projektów. Większość tych notatek to jest właśnie tak, od lewej strony to jest notatka drugoklasisty po projekcie o bezpieczeństwie, projekt afrykański, też druga klasa i trzecia klasa o projekt o człowieku, witaminy i człowiek. I słuchajcie, to jest bez żadnej mojej sugestii, bez żadnej mojej porady. Dzieci notują od pierwszej klasy, one są odważne, one wiedzą jak sobie zorganizować notatkę. Inne przykłady, jak można zakończyć, jeśli nie sprawdzianem, można na przykład zrobić film animowany. To jest kadr w ogóle z pierwszego mojego filmu animowanego z dziećmi w pierwszej klasie, zrobiony 6 lat temu, pod tytułem Bociany, o projekcie o bocianach. Mogą być pudełka projektowe, mogą być gry, które wspólnie robimy. Dzieci wtedy wymyślają taką grę, wymyślają pytania na przykład quizowe, prawda czy fałsz. W trakcie przygotowania gry uczą się, w trakcie kiedy gramy, jeszcze sobie powtarzają, a ja wiem, czego moje dzieci się nauczyły, nie muszę robić sprawdzianów. I gry detektywistyczne, które robimy często w okolicach szkoły i też te gry dzieci bardzo lubią. Jak coś jest, wiecie, takiego nudnego, co trzeba powtarzać, to ja wymyślam grę detektywistyczną i wszyscy za tym idą jak w dym. A to jest taki projekt design thinking w wersji dla maluchów. Ja wiem, że projekt powinien być skierowany do człowieka, ale wiewiórka Basia, która jest w naszej klasie, ona jest personifikowana przez dzieci. Ona ma cechy ludzkie, jest bardzo ważna. Więc zaczęliśmy od planowania, ja im te wszystkie etapy projektowe pokazałam, a potem żeśmy sprawdzali, co już o Basi wiemy i czego Basia potrzebuje. Obmierzanie Basi, słuchajcie, gdzie Basia ma pas, a jak zmierzyć obwód głowy, jak jej głowa jest taka nieforemna i czego Basia potrzebuje, wszystkiego, wszystkiego. Kolejny etap, zobaczcie, dzieci projektowały
czego ta Basia potrzebuje. Ja wybrałam akurat projekty takie, które się zmaterializowały dokładnie jeden do jednego. Lampa, kocyk, poduszka, telewizor i przyjaciel. One wyglądały tak samo jak na projekcie. Zobaczcie, projekty materializują się, rozwiązywanie problemów, jak w szafie umocować półkę. Dziewczyny tutaj się zmagały. Jak tą półkę tam osadzić, telewizor prawie gotowy, już tam dioda się świeci. To jest testowanie produktu. Basia dostała szalik, dostała fartuszek, chociaż w projekcie była spódniczka, ale nie udało się. Dostała cały domek, tutaj Basia testuje, leży w łóżeczku, zobaczcie, poszczególne projekty, one nadal są ulepszane, bo dzieci od zeszłego roku się cały czas tym domkiem bawią, więc trzeba ulepszać, bo na przykład uchwyty od szafy odpadają, więc co chwilę trzeba wymyślać inny sposób. I zakończenie projektu, słuchajcie, to co ja usłyszałam od dzieci, to mnie bardzo wzruszyło. Dzieci powiedziały, że właściwie teraz to im jest smutno, proszę pani, tak fajnie było, czemu się skończyło? Im jest smutno, bo najlepsze jest to, co w trakcie pracy. Najważniejszy jest proces, a nie efekt. I zakończyliśmy ten dzień tym, że dzieci zapytały, proszę pani, to jutro jaki projekt zaczynamy? Czyli oni są gotowi do nauki. Ja już muszę kończyć, dlatego szybciutko pokażę wam, że uczę również dzieci myślenia naukowego. To jest przy okazji różnych projektów. Oni stawiają hipotezy, badają i sprawdzają, co się stanie. I wiecie, w tych hipotezach to najczęściej jest jakiś wybuch. Wybuch jest na bank. I pokażę wam tylko projekt Być jak Maria Skłodowska-Curie, gdzie takie myślenie naukowe było jednym z elementów. Dzieci przeprowadzały eksperyment, a to jest notatka po obejrzeniu filmiku o Marii Skłodowskiej i wysłuchaniu, jak czytałam dzieciom książkę. Tak dzieci sobie notują, czego się dowiedziały. Zobaczcie, przyniosłam wyciąg z czerwonej kapusty, ocet i sodę. I nic więcej dzieciom nie mówiłam, tylko wymieszajcie, jak myślicie, co się stanie. No oczywiście był wybuch. A jak chodziłam, jak tak dzieci sobie mieszały, to tylko słyszałam, o, zrobiłem wulkan, o, ile bąbelków, o, zmieniło kolor, ciekawe. I teraz zobaczcie, dziecięce notatki i ich wnioski, hipotezy, tutaj wszystko jest. A to, że we wnioskach pojawił się, że sok z kapusty wykrywa kwas i zasadę, to dlatego, że już byliśmy po rozmawianiu o tym, dlaczego to się tak stało. I ostatni projekt, który chciałam wam jeszcze dzisiaj pokazać, taką migawkę, że na zdalnych też się da. Przyszliśmy na zdalne i też były projekty. Projekt w drugiej klasie, matematyka jest wszędzie. Trochę inaczej musiałam z dziećmi planować. I tutaj, kiedy rozmawiałam z dziećmi, to ja rysowałam ten czarny szkielet, tak, tą mapkę, gdzie my możemy tej matematyki poszukać. W różnych dziedzinach, właściwie dzieci wiedziały oprócz chyba języka, to one same odkryły, że w tych dziedzinach możemy matematyki poszukać. I zostawiłam jedną pustą działkę pod tytułem gotowanie. Ale to było zostawione dla dzieci według ich własnego pomysłu, ale potem to gotowanie zmieniło się na matematykę w kuchni. I pokażę wam tylko, co mogliśmy zrobić. Na przykład matematyka w architekturze. Oprócz brył, prościutka skala 2:1. I dzieci sobie robiły rysunki, projekty domów, ale również kto chciał, mógł sobie zbudować według własnego projektu budowlę. Matematyka w przyrodzie. Kiedy zaczęłam z dziećmi zdalne zajęcia i im powiedziałam, że mają odkryć, co będzie dalej, mówię 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. I czekam, co będzie dalej. I w tym momencie, kiedy już kolejne sekundy miałam, to chyba przesadziłaś. I wiecie co? I za chwilę dzieci jeden po drugim zaczęły się zgłaszać. My wiemy, co jest dalej. I tym sposobem dzieci odkryły ciąg Fibonacciego. A potem ja już ich wysłałam w teren, żeby poszukali, bo powiedziałam dzieciom, że przeczytałam, że prawdopodobnie rośliny mają, kwiaty mają bardzo często tyle płatków, ile wynosi kolejny wyraz w ciągu Fibonacciego. I dzieci znalazły. Zobaczcie, kolejne, to jest ta matematyka w kuchni. Przykłady notatek dzieci, gdzie znalazłem matematykę, robiły jakieś przepisy, ale to jest Gabrysia, która po prostu powaliła mnie na kolana, bo Gabrysia wymyśliła, że ona sprawdzi, ile soku jest w różnych warzywach i owocach. Każdy zgromadziła produkty, każdy zważyła, każdy produkt dostał swoją fiszkę. I na tej fiszce jest nazwa, jest waga, jest policzone, jeśli na przykład to były borówki, czy winogrona, były policzone co do sztuki. Potem ile soku udało się z tego uzyskać w mililitrach i zobaczcie na rysunku w szklankach. A potem mama Gabrysi mi jeszcze napisała, że było wielkie testowanie, które jak one mieszały, bo bardzo dużo z tego soku było, no jak na końcu zmieszały wszystkie, to po prostu to już było nie do wypicia. Ale doświadczenia, które Gabrysia pokazała dzieciom, po prostu
To było wielkie wow, tak? Dzieci, 8-letnie dzieci też potrafią być bardzo, bardzo kreatywne. I słuchajcie na koniec. Ja te projekty czasami, jak wymyślam, jak sobie myślę, to chyba trochę za trudne. Ale okazuje się, że dla dzieci nie ma trudnych projektów. Wszystkie ograniczenia tkwią w głowach dorosłych. Jak trzeba, to i fizyka kwantowa być może. Także zachęcam was, żebyście stawiali dzieciom wyzwania i żebyście pozwalali im robić błędy. Bo gdzie jak nie w szkole mają się nauczyć tego planowania, zarządzania sobą w czasie. Bo ja na samym początku miałam wam powiedzieć, że w tym moim programie to bardzo ważne jest taka działka polegająca na zdobywaniu kompetencji do uczenia się przez całe życie. I tak faktycznie jest. Oni umieją planować, oni wiedzą, jak się uczyć. I ja jestem spokojna, co będzie dalej, bo mam już dowody w postaci dawno, dawno temu absolwentów, studentów, którzy przychodzą na przykład do mnie na praktyki i oni potwierdzają, tak, proszę pani, tak to działa. Chociaż ja na samym początku myślałam, że przez te pierwsze 3 lata, co ja robię, to jest mało ważne, bo oni potem zapomną. Nie zapomną. To jest taka szczepionka na przyszłość. Także zachęcam was do takiej pracy, a jeśli chcecie więcej inspiracji, to zapraszam do miejsc, gdzie mnie można spotkać.